Aloha moi kochane jednorożce, witam was w tym odcinku na moim kanale, a dzisiaj będzie to challenge. Zrobimy luka w 30 sekund, w minutę oraz 5 minut. Do tego challenge'u nominowała mnie Noti, więc macie linka do jej kanału i do jej filmiku poniżej w opisie. A teraz intro i zaczynamy. Przed rozpoczęciem jeszcze zostawcie koniecznie łapkę w górę dla obecności oraz nie zapomnijcie o subskrypcji i dzwoneczku. Ja sobie tutaj wejdę już w zakupy oraz odpalę stoper na telefonie, abym mogła sobie liczyć czas. Na samym początku wejdę sobie do top, abym miała po prostu łatwiej i zdejmę wszystkie rzeczy z Movistar, no żeby też było leciutko łatwiej. W ogóle do tego challenge'u nominuję Maniuneko, dziękuję. Wcale tego nie wyżulił. A więc tak, ustawiam już sobie tutaj 30 sekund na moim stoperze. Okej, więc czas start. Jestem w ogóle trochę zestresowana i nie wiem, jakiego luka do końca mam zrobić, więc tutaj pewnie wezmę jakieś przypadkowe rzeczy, które są u góry. Mam jeszcze 20 sekund, moi drodzy. Jakieś spodnie i jakieś buty by się przydały. Może weźmy sobie tą spódniczkę i weźmy sobie te buciki i na szybkości pozmieniam kolor, bo zaraz mi się czas kończy. I Jezus Maria, niech wszystko będzie czarne. Jeszcze tylko włosy, jeszcze tylko... No i nie zdążyłam. Tak oto prezentuje się mój look w 30 sekund. I jest brzydki, tak generalnie. Ale dobra, czas go kupić. I czas na looka minutę. I tego looka nie będę sobie zapisywała, bo przyznajmy szczerze, że nie ma po co. I ustawiam już sobie tutaj minutkę i wchodzę w top. I czas start. No i nie będę już tutaj niczego przycinać, żeby było, że no jednak nagrywam to w tą minutę. Chociaż w sumie momenty może przytnę, jak nie będę nic mówiła. Ale myślę, że luka uda mi się już zrobić lepszego. Weźmiemy sobie creeperki. Może weźmiemy sobie właśnie to. Tutaj ta spódniczka mi się w miarę całkiem podoba. Włosy bym generalnie też zmieniła, bo niezbyt... O, w sumie to wygląda ciekawie. Weźmy sobie teraz jeszcze jakąś koszulkę. Koszulkę. Dobra, mam 20 sekund. Pozmieniam może kolory i weźmiemy sobie czarne buty. Chyba nie zdążę. Chociaż może. Weźmy różowe włosy, czarną czapkę. O nie, jeszcze koszulkę. Dobra, wezmę... No, i nie zdążyłam. Czyli tak, w minutę także nie udało mi się zrobić luka. Zmienię tę koszulkę na czarny i po prostu to kupię oczywiście. No i czas teraz na 5 minut. Tutaj już pewnie poprzycinam sobie trochę tego filmu. Wejdziemy znowu w top. I myślę, że teraz to już powinnam zrobić tego luka. Też w ogóle nie mam kompletnie pomysłu na te luki. Dobra, czas start. Więc także ciężko jest go zrobić, bo jak nie masz pomysłu na luka, no to przyznajmy szczerze, że jest trochę ciężko. I te włoski mi się podobają, ale... Nie wiem, czy chciałabym coś z nich zrobić, tak prawdę mówiąc. Weźmy sobie okularki. Te włosy są przyzwoite. Może wzięłabym taką zwykłą koszulkę i na samym początku chyba właśnie zmienię kolor włosów i wezmę sobie ten różowy, który użyłam do pakietu, który kupowałam jakiś czas temu. Zostało mi jeszcze 3 minuty i 20 sekund, więc chyba dam radę zrobić tego looka. Denerwuje mnie ten dźwięk. Stwierdzam, że mój look jest chyba skończony. Nie jest on jakiś najlepszy, ale wygląda całkiem w porządku. I została mi jeszcze minuta 13, więc może jeszcze tutaj sobie ogarnę troszeczkę rzeczy. Może coś jeszcze do tego looka dodam. Ale jak na razie to kupię to wszystko. No i teraz może jeszcze jakieś zmiany będą. Jednak chyba będzie to mój skończony look, więc ja już tutaj sobie czas mogę zatrzymać. I w tych 5 minutach zostało mi jeszcze 47 sekund, więc myślę, że challenge mi się tutaj udał w tym ostatnim. Możecie ocenić tego looka poniżej w komentarzu. Oczywiście też możecie go kupić, jeżeli macie ochotę i wam się podoba. A ja dziękuję wam za oglądanie. Pozdrawiam osoby widoczne na ekranie, które pozalają wam dał mi donate. Linka macie poniżej w opisie tego filmu. Oraz osoby, które dał mi coś z kolekcji Dream bądź Pixel na konto kolekcja Klali. Więc ja się z wami żegnam i widzimy się już w piątek o godzinie 17. Więc cześć!